miniony weekend na rynku w Kościerzynie odbyło się muzyczne przywitanie lata. Z tej okazji na scenie kościerskiej publiczności zaprezentowała się gwiazda muzyki góralskiej Paweł Gołecki, który wraz z zespołem do Kościerzyny zawitał już po raz czwarty. U nas zawsze jest muzyka, góralom zawsze towarzyszy muzyka, czy to przy narodzeniach dziecka, przy chrzcinach, przy komunii, przy weselach, nawet i przy pogrzebie, zawsze muzyka jest, więc to jest nieuchronne u nas w góry. Zapraszam, zobaczysz, przekonasz się. To dopiero początek muzycznych atrakcji na kościerskim rynku. Już w sobotę 13 lipca odbędzie się wieczór Disco Polo, na którym będziecie mogli Państwo usłyszeć i zobaczyć występy zespołu Make, Mateusza Mijala czy ekipę Powerplay. Zapraszamy! W sobotę 6 lipca odbył się już trzeci rajd kaszubskich Dżymalitów, w którym udział wzięło około 80 osób, a wśród nich rowerzyści oraz miłośnicy Nordic Walking. Impreza rozpoczęła się na placu przed kościołem w Skorzewie o godzinie 14. Ten rajd poświęcony jest, to jest rajd pieszo-rowerowy, jak również potem będzie biesiada, poświęcony jest wybitnym naszym tutaj działaczom kaszubskim, zwanymi popularnie przez blisko 100 lat przez Kaszubów Dżymalitami. To na cześć tego Dżymałych, Michała Dżymały, słynnego oportunisty wobec władz pruskich, podobnie czynili nasi tutaj urodzeni w Skorzewie rodzina Peplińskich. Szczególnie tutaj zasłynął Aleksander i jego syn Franciszek, którzy jako ludzie bogaci, posiadający wielki majątek w czasach przełomu XIX-XX wiek, przypomnę, że posiadali ziemię około ponad 300 hektarów ziemi, w dobrym okresie swojej prosperity kilka jezior, cegielnie, a walka, która spowodowała represję zaborców pruskich wobec tej rodziny, spowodowała, że praktycznie odchodzili z tego świata w zapomnieniu i w biedzie. Ale pokazali pozostałym Kaszubom, pozostałym Polakom, jak walczyć z zaborcą, jak walczyć z pruskim okupantem. Szlak kaszubskich Dżymalitów liczy 16 kilometrów. Wiedzie on głównie drogami gruntowymi przez malownicze krajobrazy lasów i łąk. To jest przepiękny odcinek wyznaczony tutaj, gdzie znajdowały się miejsca związane właśnie z Peplińskimi. To jest w zasadzie zaczyna się ta trasa rowerowa wyznaczona, rozpoczyna się od szkoły w Skorzewie. Potem przebiega do miejsca urodzenia Franciszka Peplińskiego, czy niedaleko ulicy Kościerskiej. Następnie przepięknym odcinkiem do Wieprznicy, tam gdzie znajdował się ten słynny wóz Peplińskich, w którym zmuszeni byli zamieszkać, ponieważ władze pruskie zabraniały Polakom budować nowe obiekty. Następnie do Owsnicy, z Owsnicy do Częstkowa, przepięknym jarem Raknicy, no coś pięknego. Potem z Częstkowa do Skorzewskiego Młyna i tutaj z powrotem. Uczestników rajdu nie powstrzymała nawet pogoda, która w sobotnie popołudnie pozostawiała wiele do życzenia. Pogoda jest dobra, my nie jesteśmy z cukru. Co nie roztopimy? W tym wydarzeniu wziął także udział nowy mieszkaniec wsi Skorzewo, który przeprowadził się tutaj z Rosji, a dokładnie z Moskwy. Zapytaliśmy go o powód uczestnictwa. Taka ciekawość, bo jesteśmy mieszkańcami Skorzewo, polskich, mieszkamy na Kaszubach, to trzeba brać udział we wszystkich imprezach, i coś, żeby poznać życie tutaj. Ponadto tego dnia organizatorzy przygotowali jeszcze szereg innych atrakcji. A więc będzie przejażdżka wozem konnym po okolicy, będzie malowanie twarzy, dmuchaniec, poczęstunek, kiełbaski, drożdżówki, kawa, herbata, pokaz ratownictwa gaśniczego, ale też będą liczne atrakcje, poza tym konkursy z gry z nagrodami. Więc tutaj sport będzie się odbywać od godziny 18, natomiast zagra dla nas zespół Tritons do godziny 24. W otoczeniu licznych jezior i lasów Dzyckiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Schodno zlokalizowana jest Zielona Szkoła. Od wielu lat wykwalifikowani pracownicy organizują w niej warsztaty edukacyjne dla najmłodszych,
podczas których przybliżają im nieco piękno naszego regionu. Warsztaty pięciodniowe polegają na przyjeździe właśnie do 150-letniej dawnej szkółki wiejskiej, gdzie dzieci mają możliwość noclegu i uczestniczą w terenowych warsztatach o wybranej tematyce. My staramy się troszeczkę dopasowywać te warsztaty do aktualnie panujących zjawisk przyrodniczych, na przykład w okresie zimowym, kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, możemy troszeczkę podpatrzeć najbardziej nieśmiałe zwierzątka, czyli ssaki, i tropić te zwierzęta, ale również okres godowy mająsowy. W okresie letnim doskonale sprawdzą się warsztaty na temat owadów, czy płazów i gadów. Dzieci mogą na żywo zobaczyć ginące gatunki zwierząt. Mamy też warsztaty nocne na temat nietoperzy, na temat wilków i całą gamę warsztatów roślinnych. Na przykład w tym okresie bardzo dobrze sprawdzą się warsztaty na temat roślin, łąk i nieużytków, które są często tępione, niedoceniane, a możemy bardzo fajnie je wykorzystać i dużo o nich dobrego powiedzieć. Miejsca w Zielonej Szkole można rezerwować każdego roku na początku kwietnia. Należy też dodać, że pobyt w niej finansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, co oznacza, że nocleg i warsztaty są nieodpłatne. Ogródek Jordanowski zlokalizowany przed Urzędem Miasta to miejsce niegdyś tętniące życiem. Plac, na którym skupiało się życie rozrywkowe mieszkańców Kościerzyny. Koncerty, festyny rodzinne, pokazy psów i wiele innych imprez, które na zawsze będziemy dobrze wspominać, odbywały się właśnie tam. Dzisiaj zdezelowane ławki i scena, która wygląda teraz jak wmurowana w ziemię płyta, mówiąc kolokwialnie, wołają o naszą pomoc. W tej sytuacji postanowili w końcu zainterweniować mieszkańcy, którzy mając koncepcję na to, jak ten park zrewitalizować, podpisali petycję, którą chcą przedstawić Radzie Miasta Kościerzyna. Z grupą mieszkańców wpadliśmy na pomysł, aby złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego miasta Kościerzyny. Chcielibyśmy zmodernizować ogródek Jordanowski w Kościerzynie. Uważamy, że to jest ważne miejsce dla mieszkańców, gdzie się kiedyś odbywały imprezy. Chcielibyśmy, aby tam powstała scena, żeby może udało się zmodernizować ciągi piesze, poprawić ławki. Wiadomo, że za 200 tysięcy złotych nie da się zrobić pewnie jakiejś wielkiej inwestycji, ale na pewno uda się ten obiekt poprawić. My trzymamy kciuki za sukces tej inicjatywy, ponieważ nie tylko nam zależy na zmianie wizerunku tego miejsca. Już w sobotę, 20 lipca, po raz 46 we Wdzydzach Kiszewskich odbędzie się Jarmark Wdzycki. Jest to największa na Kaszubach letnia, plenerowa impreza folklorystyczna. Jarmark Wdzycki odbywa się 20 i 21 lipca w godzinach 10-18. Jest to największy na Kaszubach kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, ale nie tylko, ponieważ co roku występują zespoły muzyczne, grupy folklorystyczne. Tegorocznymi gwiazdami będzie Janusz Prusinowski Kompania, kapela Niwa Modrego Lnu, wystąpi z recitalem Paweł Różkowski i wiele, wiele innych grup i zespołów, które nas odwiedzą. Na to wydarzenie co roku przybywa kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich zarówno mieszkańcy Pomorza, jak i turyści z całego świata. To, co sprawia, że zainteresowani przybywają na tą imprezę tak tłumnie, to z pewnością jej wyjątkowość. W przygotowaniach Jarmarku Wdzyckiego zwracamy uwagę na to, żeby wśród wystawców znaleźli się twórcy ludowi, rękodzielnicy i artyści, którzy wykonują pracę samodzielnie, którzy należą do stowarzyszeń twórców ludowych i artystów. Dbamy o to, żeby ten cały asortyment, który pokazujemy na jarmarku, był jak najbliższy takiemu tradycyjnemu rękodziełu, nie tylko z Kaszub, ale też z Polski i różnych zakątków Europy. Wyjątkowość tego jarmarku polega na tym, że on łączy właśnie kiermasz, scenę artystyczną, a także po prostu ma szeroką ofertę gastronomiczną. Posiadamy specjały z całego właściwie świata. Organizatorzy jarmarku gwarantują przybyłym dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia. A my już dziś zapraszamy wszystkich serdecznie do Wdzyc Kiszewskich.